No siema byczki, dzisiaj sobie zaliczymy szkołę latania. I tak, 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 wiem, dużo ludzi może mieć już traumę, ale spokojnie, uspokajam was. To nie jest nawet w połowie tak trudne jak szkoła latania singla. I to nawet nie jest w jednej dziesiątej tak trudne jak szkoła latania Sandras. Wiem, że to jest koszmar wielu ludzi, teraz będzie łatwiej, obiecuję to wam. Dobra, na sam początek pokażę wam, gdzie w ogóle trzeba się udać, więc tutaj macie na minimapce teraz pokazane, na markerze. No i bierzecie sobie swoje autko i zasuwacie tam. I kiedy jesteśmy już w szkole, mamy tutaj takie oto piękne menu i mamy tutaj takie właśnie różne misje. I od razu was uspokoję, jest ona dużo, dużo prostsza niż ta singla albo ta z tego słynnego San Andreas. Myślę, że jeśli dobrze wam z tym pójdzie, nie będziecie się wywalać, powinniście to zrobić w jakieś 40 minut, pół godziny. I teraz najważniejsza sprawa. Kiedy wykonujesz zadanie, to jesteś za to oceniany. Możesz dostać złoto, możesz dostać srebro i możesz dostać brąz. Kiedy zdobędziesz złoto, dostaniesz 10 albo 30 tysięcy dolarów i około 2000 punktów RP, bądź też 1000, więc jest to także spoko metoda na szybkie nabijanie expa. Najmniej otrzymacie oczywiście za brąz i srebro. Możecie także powtarzać swoje wyniki, ale wtedy dostajecie tylko 10% nagrody, więc polecam wam się przyłożyć od samego początku, kiedy zaczynacie się w to bawić. Generalnie cały myk polega na tym, że musicie dostawać złote gwiazdki praktycznie od razu, kiedy zaczynacie robić te misje. Więc kiedy widzicie, że tam wam z boku oceniają, kiedy widzicie, że na pewno nie dostaniecie już tego złotego medalu, to nie wiem, rozbijcie się, zwalcie to specjalnie i zacznijcie to powtórzyć od nowa. Ale nie róbcie tego w taki sposób, żeby wyrzucało was do menu już na przykład ze srebrnym medalem, bo wtedy stracicie sporo pieniędzy. Te same z siebie nie są jakieś mega trudne. Tak naprawdę jedna taka z trudniejszych misji, która bardzo mi uprzykrzyła życie, to jest ruchome lądowisko, ponieważ musicie tutaj wylądować helikopterem na takiej zasranej ciężarówce, która cały czas pędzi. No i jest to dość upierdliwe. Dość problematyczne może być także za prowadzącym, ponieważ musicie wtedy pokonać taki tor przeszkód i zebrać wszystkie takie flagi w odpowiednim momencie. Tutaj jest potrzebny dość dobry refleks, bo kiedy pomijecie parę tam chorągiewek, to od razu wam obniży wam ocenę. Powinniście zdobyć minimalnie około 100 koła, a kiedy będziecie mieli szczęście, to zdobędziecie nawet i 200 tysięcy. No i to wszystko, mam nadzieję, że wam pomogłem. To jest dość łatwy sposób na wbicie i levela, i siana, i nabić sobie także umiejętności pilotażu w GTA. No i nie oszukujmy się, było to nawet całkiem fajna misja, można sobie polatać, potestować. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, łap, mówię do was bujno, trzymajcie się, cześć.